Dotarliśmy do celu naszej pielgrzymki. No, trudno gryl nazwać celem. Tu jest nasz cel, prawda? Tutaj jest ukoronowanie naszego pielgrzymowania. Moi drodzy, oddajmy się jeszcze raz w opiekę Matki Bożej pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boga Rodzicielko, naszymi prośbami. Raz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Raz nas zawsze wymagać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas. Podziękujmy Panu Bogu za przepiękną pogodę, za ten dar, żeśmy do szczęśliwie dotarli, odnaleźli się i w ogóle i za wszystko, za wszystkie dary dnia dzisiejszego i duchowe, i te fizyczne i wszelkie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki. I za wszystkich organizatorów tej dzisiejszej pielgrzymki, szczególnie za Pana Konrada. Dziękujemy Ci, Panie Konradzie, i wszystkim innym. I Panu Arturowi Zagranie, niosącym te wszystkie flagi, głośniki. Komu jeszcze podziękować? Tomek. Panu Tomkowi. Tomek, tu jesz. Wszystkim. I sobie też dziękuję, bo też Pani mi poszło dzisiaj. A wiecie, co Wam zrobię na koniec? Poświęcę Was wodą święconą ślub. I wielkie uznanie dla tych aniołów naszych najmłodszych, proszę księdza. A też dla aniołów. Dla Ani i dla Alicji. I komu jeszcze podziękujemy? Wszystko. Pani Hani, Pani Jani, tej Pani tej. Bóg zapłać. A teraz przyjmijcie pokropienie tą wodą. No właśnie. A ja Tobie też dziękuję, bo dzięki temu byliśmy pół godziny postoju. Niech tam spłuczkę naprawdę. Bardzo dziękuję Panu, że się zgodziłaś. Niech Was, teraz moi drodzy, Was poświęcą. Można, wszystko. Niech Was błogosławi, powszechnie Was, Ojciec i Synu Duchu Świętym. Przyjmijcie do poprawienia.